Cześć, to Diana z bardziej lubi książki niż ludzi, i zapraszam Was na zapowiedzi listopadowe. W pierwszym momencie byłam przerażona tym, ile ich jest, ale po dzielnej walce wybrałam dla Was tylko 36 tytułów. Pominęłam młodzieżówki, większość książek dla dzieci i znowu, chociaż jedno musiałam zostawić. To lecimy. Najpierw książki, które są absolutnym mistrzostwem. Opowieść Wigilina Dickensa w tłumaczeniu Jacka Denela z ilustracjami Lisy Aysato. Obiecuję Wam, że to jest jedna z najpiękniejszych książek w tym roku. Tak samo piękna jest oficjalna księga kucharska Wiedźmina Anity Sarny i Karoliny Krupeckiej. Anity znam z profilu Nerd Kitchen, który też Wam bardzo serdecznie polecam, dlatego że tam znajdziecie potrawy zainspirowane grami komputerowymi. I Ja tak bardzo kocham ten pomysł, a Wiedźmina też kocham, więc książki. Książka jest dla mnie zakupem pierwszej potrzeby. I kolejną książką z kategorii Piszcząc z zachwytu jest Gang z Bethnal Green i Nikczemne Mordy w imię nauki Victory Król. Jestem dumną patronką tej książki i napisałam o niej tak. Rozwój medycyny w XIX wieku to wielki krok w nauce, ale okupiony wieloma mrocznymi wydarzeniami. Zanurzcie się w świat, w którym morderstwo służyło poznawaniu anatomii, publiczne egzekucje były najlepszą rozrywką, a wielcy pisarze tworzyli relacje z procesów. Jeśli lubicie czytać o historii medycyny i interesują was kryminalne tematy, to książka idealna dla was. I mamy też czwarty tom Rip, komiksu, który mnie zachwycił od części pierwszej. Bohaterami jest grupa ludzi, którzy zajmują się sprzątaniem mieszkań po zmarłych ludziach. Oględnie mówiąc, przeczytajcie koniecznie. Ważna jest tutaj kolejność czytania, więc jeżeli go nie znacie, to kupcie tą pierwszy i czytajcie po kolei. Listopad u mnie też będzie bardzo kryminalny. Jest nowa książka Anny Górnej głośniej, jej poprzednie książki bardzo mi się podobały. Tutaj mamy amerykański zespół rokowy, trasę koncertową po Europie i śmierć we Florencji. Będzie też nowa książka Mieczysława Goszki, trzeci Tom z cyklu Wściekłe psy. Marcin Zakrzewski, bohater cyklu, jest dla mnie jedną z ciekawszych postaci w polskim kryminale i nie mogę się już doczekać lektury. Jeżeli nie znacie tego autora, to też bardzo zachęcam do przeczytania pierwszej części, i to nawet nie z tego cyklu, tylko Martwego Sadu. I mamy jeszcze. Krzyk Orła, siódmy tom z cyklu Millennium. Mimo, że dla mnie trylogia Larsona jest cyklem zamkniętym, to dalsze tomy też czytam z przyjemnością, zwłaszcza, że Lisbeth jest jedną z moich ukochanych bohaterek literackich. Będzie też nowa książka Seigera. Niektóre z jego powieści zrobiły na mnie wielkie wrażenie, niektóre trochę mniejsze, ale wszystkie czytam z ekscytacją i czekam na to, co autor znowu wymyślił. I ta zapowiada się też bardzo, bardzo ciekawie. Mamy morderstwo sprzed lat, mamy seniorkę, która chce opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Mamy tajemniczy dom na klifie. Zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. No i mamy też książkę Katarzyny Puzyńskiej. Przyznaję, że jej kryminałów nie znam, ale bez głos przeczytam. To jest jej pierwszy horror i na spotkaniu autorskim u mnie w pracy powiedziała, że generalnie bardzo ciągnie ją w tą stronę, więc chętnie się przekonam. Jest tam motyw, który bardzo też lubię, bo miasteczko, które sprawia, że jeżeli ktoś do niego wjechał, to nie może już wyjechać. Umieszczam też w tych zapowiedziach śmierć na Wenecji, dlatego, że w te wakacje przeczytałam pierwszy tom cyklu o profesorowej Szczupaczyńskiej i bardzo mi się podobało. To już jest piąty tom, ale jeżeli szukacie inteligentnego kryminału retro z zagad do rozwiązania bez zbędnej przemocy i brutalności. Za to z poczuciem humoru to to są właśnie Wasze książki. Dalej mamy bardzo ciekawą powieść Kradzież, taką, która wykorzystuje prawdziwe elementy historii. I w tym przypadku jest to historia Samów, hodowców reniferów. Pod płaszczykiem opowieści kryminalnej książka ukazuje życie i zwyczaje rdzennych mieszkańców północy. Ogromne przywiązanie do swoich zwierząt i tradycji. Bardzo dobrze zapowiada się też Dziewczyna w realu. Mimo cukierkowej okładki, treść jest dosyć ciężka, dlatego że to jest historia 13-letniej dziewczyny, której rodzice są vlogerami. Pokazują całe życie całej swojej rodziny w internecie. Hitem na przykład była informacja, że ich córka dostała okresu. No i myślę, że w dzisiejszych czasach każdy powinien przeczytać taką książkę. Bardzo intrygująco zapowiadają się biedne istoty. Nie wiem, czy bardziej mnie ta okładka fascynuje, czy bardziej mi się nie podoba, ale z pewnością wywołuje we mnie dużo emocji. To jest książka, która była już wydana w Polsce dawno temu. Przeszła bez echa, a teraz z okazji filmu oczywiście mamy wydanie z filmową okładką. I tak, to jest Emma Stone, też musiałam sprawdzić. To na nowo opowiedziana historia z Frankensteina. Mamy koniec. XIX wieku i szalony naukowiec przywraca do życia młodą dziewczynę, co może pójść nie tak. Będzie też nowa książka DJ Kluna. Pierwsza książka autora bardzo mi się podobała, druga była taka sobie, a ta trzecia jest podobnież zainspirowana książką Pinokio i filmem animowanym Wally. -E. Opis brzmi zresztą fantastycznie absurdalnie. W niezwykłym domu zawieszonym w koronach drzew wielkiego lasu, żyją trzy roboty. Siwobrody, android, urocza choć sadystyczna pielęgniarka oraz niewielki odkurzacz, nieustająco zabiegający o uwagę i uczucia bliskich. Mieszka tam też Victor Lawson, człowiek. Wszyscy czworo tworzą rodzinę. Nie wiem, jak wy, ale ja się czuję naprawdę zaintrygowana. No i będzie też druga książka z cyklu legendy: i Late, księgarnie i kościopył. Akcja tej części rozgrywa się 20 lat przed tym, jak Viv założyła kawiarnię. To będzie idealna opowieść na miły listopadowy wieczór. No i mamy też nową książkę Beth O'Lery. Ja jej książki bardzo lubię, są miłe, pluszowe, bardzo przy nich odpoczywam. I po tę najnowszą też sięgnę na pewno, dwoje zaprzysięgłych wrogów, upadający biznes hotelowy, miłość to ostatnie, czego potrzebują, czyli szykuje się miła, bardzo przewidywalna historia miłosna, ale umówmy się, że po takie książki nie sięga się, jeżeli się szuka jakichś nieprzewidywalnych opowieści. Inspirująco zapowiada się również Króliczek, opowieść o cichej dziewczynie, która uczy się w eksperymentalnej szkole pisania, kiedy zostaje zaproszona do świata króliczków, bogatych dziewczyn, granice rzeczywistości i absurdu zaczynają się zacierać. No i mamy też książkę 19 stopni, Mili Bobby Browns, Choć może powinnam powiedzieć, że Kathleen McGirl, dlatego, że to ona ją napisała jako ghostwriterka Millie, chociaż może znowu nie taka ghost, bo Millie Brown otwarcie mówi o tym i nie ukrywa, że nie napisała jej sama. To jest opowieść o miłości podczas II Wojny Światowej, inspirowana prawdziwą historią babci Millie Bobby Brown. Myślę, że to też będzie doskonała okazja do tego, żeby sobie porozmawiać w ogóle o samej funkcji ghostwritera. No i mamy jeszcze miasteczko Halloween Tima Bartona, które kupię ze względu na barwione krawędzie. Taka jest prawda, ale że Tima Bartona też uwielbiam, to bardzo chętnie przeczytam. No no i przechodzimy do literatury non-fiction. Na pierwszym miejscu mamy wznowienie, o którym chciałam Wam powiedzieć: wytępić całe to bydło, wyprawa do źródeł kolonialnego terroru i ludobójstwa. To jest wspólne wydanie dwóch najważniejszych książek tego dziennikarza, które pokazały, jak w imię pseudomisji niesienia cywilizacji wybijano rdzenną ludność Afryki i Australii. Jeżeli jeszcze ich nie czytaliście, to zróbcie to koniecznie. W czterech zaginionych miastach autorka zabiera czytelników w podróż do historii miejskiego życia. Bada powstanie i upadek czterech starożytnych miast, z których każde stanowiło cenę. Centrum cywilizacji. Mamy neolityczne Çatalhöyük, Nie wiem, czy to dobrze przeczytałam w środkowej Turcji. Mamy rzymskie miasteczko Pompeje na południowym wybrzeżu Włoch. Mamy średniowieczne mega miasto Angkor w Kambodży i autochtoniczną metropolię Kahokia, która znajdowała się nad rzeką Mississippi. Ja bardzo lubię czytać o początkach naszych cywilizacji i myślę, że to będzie bardzo ciekawa rzecz. No i mamy też nową książkę Stasi budzisz. Przy okazji polecam jej reportaż pokazucha na rumuńskich zasadach, bo był genialny. Welewetka, jak znikają kaszuby z kolei, to opowieść o losie kaszubskiej mniejszości czas będącej w rozdarciu, traktowanej podejrzliwie wciąż poszukującej własnej tożsamości. Ojczyzna moralnie czysta początki HIV w Polsce to pierwszy reportaż, który opisuje epidemię w historycznym ujęciu z refleksją nad naszym polskim sposobem reagowania na kryzys. Znajdziemy tutaj opowieści chorych, ich bliskich, relacje lekarzy i osób zaangażowanych w pomoc, tym, od których większość społeczeństwa się odwróciła. Kryminalny wątek reprezentuje książkę doktora Michaela Stone'a Anatomia zła, fascynująca podróż w głąb najbardziej przerażających umysłów. Takich książek już mieliśmy kilka, ale ja za każdym razem Razem jestem ich bardzo ciekawa. Granice wytrzymałości w poszukiwaniu barier ludzkiego organizmu wprawdzie miała premierę pod koniec października, ale wcześniej o niej nie mówiłam. A myślę, że warto ją przeczytać, dlatego że autor zabiera nas w najdalsze, najgroźniejsze zakątki świata. Od ubogiego w tlen szczytu Everestu, przez lodowce bieguna południowego, rozżarzone piaski pustyni do miażdżących kości głębin Oceanu Spokojnego. Mnie historie o ludzkiej wytrzymałości zawsze fascynowały i myślę, że na pewno ją kiedyś przeczytam. I fantastycznie zapowiada się też książka Nieprzezroczyste Historie Chłopskiej, Fotografii Agnieszki Pajączkowskiej. To jest autorka książki, która mi się bardzo podobała. Wędrowny Zakład Fotograficzny. Jeżeli jej nie znajdzie, to bardzo polecam. A w tej książce autorka opisuje wybrane chłopskie zdjęcia a swoje spostrzeżenia uzupełnia o rozmowy, zapisy historii mówionej, dokumenty, mikroreportaże, rozważania, cytaty, refleksje dotyczące historii ludowej. Badają pytania o to, czym właściwie jest to, co widzimy, czego fotografia nie pokazuje i nie rozstrzyga. Jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. I jako ciekawostkę wrzucam też zakupy w PRL, dlatego że myślę, że to będzie fantastyczna podróż w czasie. Czy stojący na wystawie orzeł z kalesonów naprawdę zachęcał do kupowania? Jak można było w zimie przetrwać dwa dni w kolejce po kredens? Od kiedy w sklepach była Coca-Cola? Czy Naprawdę kioskarki dziurowiły prezerwatywy, więcej kupowało się książek czy wódki. Ja od rodziców słyszałam mnóstwo historii o kupowaniu rzeczy w PRL i to są tak bardzo odjechane historie, że gdybym nie była pewna, że są prawdziwe, to nigdy bym w nie, nie uwierzyła. Mamy też życie codzienne w Londynie Dickensa. Myślę, że tutaj wiele nie trzeba dodawać. Idealna książka dla fanów XIX wieku Londynu i Dickensa. To będzie wspaniała książka. I mamy też w tym miesiącu biografię Edgara Alana Poe. Myślę, że jego nikomu nie trzeba przedstawiać, ale niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że autor pionierskich opowieści detektywistycznych, przerażających opowiadań i nastrojowej poezji zasłynął też czymś innym miłością do nauki. Ja również o tym nie wiedziałam, więc tym bardziej chcę przeczytać. No i mamy jeszcze Puszkę Pandory. To jest fascynująca, otwierająca oczy opowieść o niezwykłych kobietach w sercu klasycznych mitów greckich, od Heleny Trojańskiej po Pandorę, Amazonki i Medeę. Ja uwielbiam mitologię i bardzo się cieszę, że powstają publikacje. O kobietach w niej. Mamy jeszcze też wielkie idee dla zabieganych. Pamiętacie, opowiadałam Wam o filozofii dla zabieganych. Bardzo podoba mi się koncepcja tych książek, bo są niewielkie, a bardzo dużo treści jest w środku. Tutaj znajdziemy aż 150 przełomowych koncepcji z różnych dziedzin, które zmieniły świat. Bardzo taką moją książką jest też Na koniec świata, przyprawy, które zmieniły historię. Ja uwielbiam czytać o takich rzeczach, czym przyprawiano Flamingi i Papugi w czasach Cesarstwa Rzymskiego, które przyprawy Adam chciał wynieść z Edenu, co znajdowało się w masce doktora Plagi i mnóstwo innych ciekawych pytań. I tak samo ciekawa jestem też książki Ach, zapach, przewodnik po fantastycznym świecie zapachów. Ja o zapachach wiem nic, chętnie się czegoś dowiem. Jak powstają zapachy, jak oddziałują na nasze mózgi, dlaczego warto wąchać świadomie, od czego zacząć naukę dostrzegania zapachów wokół nas. Od aromatu kawy po niezwykły zapach i rysowego olejku z Toskanii, od śmierdzącego francuskiego sera po wykwintnie pachnące róże z bułgarskich plantacji. Ja się czuję przekonana do lektury. I świetnie też zapowiada się tajemna strona świąt, bestiariusz i mroczne tradycje. Święta nam się kojarzą raczej z miłym czasem i po tej książce przestaną. Krampus, wigilijne duchy, groźne elfy. Jeszcze nie tak dawno te i wiele innych przerażających postaci charakteryzowały okres Świąt Bożego Narodzenia. Ja chętnie je poznam. I trzy ostatnie książki dla młodszych, ale nie tylko. Mamy przepięknie wydaną Śpiącą Królewnę z koronkowymi ilustracjami. W tej serii została wydana jeszcze Giselle i Jezioro Łabędzie. To są cudne, absolutnie cudne książki i chyba ich potrzebuje w swoim życiu. Mamy też drugi Tom Przygód dziewczyn z amerykańskiego miasteczka. Pierwsza część opowiadała o Remi. Teraz mamy Luizianę, Powrót do domu. To jest bardzo ładna seria. Zwróćcie na nią uwagę, Koniecznie i na sam koniec ewolucja, bo nie mogło przecież zabraknąć książki popularno-naukowej dla dzieci. Zapowiada się naprawdę piękna książka. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie ciekawego. Listopad będzie absolutnie przepięknym książkowym miesiącem. Dajcie znać, co Wam wpadło w oko, co będziecie czytać. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zobaczcie poprzednie filmy, które są na kanale, bo są bardzo ciekawe. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.